Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu, to jest Katarzys na kanale Reset Obywatelski, środa, godzina 19 wybiła 2 minuty temu, w związku z czym przechodzimy do stałej naszej współpracy, drodzy Państwo, bo ten program produkujemy wspólnie z Państwem jako medium obywatelskie, które jest wolne i niecenzurowalne, ponieważ pozwalamy sobie skutecznie prosić o to, żebyście nas wspierali. Bardzo o tym przypominam, szykuje się zima, coraz zimniejsza, coraz większe rachunki prądowe na nas czekają, a także wiele nowych wyzwań. Dlatego, cóż, w myśl zasady sformułowanej ostatnio znowu przez prezesa Polski Jarosława Kaczyńskiego, Vox Populi, Vox Dei, wiem, że wszyscy czekaliście na kontynuację rozmowy o Jacku Kurskim, ale także z nutą pewną przyglądania się, gdzie też mogą wypływać pieniądze z miliardów, które wydajemy my wszyscy na TVP. Na Jacka Kurskiego do niedawna trwają wielkie kontrole tego, co po sobie pan Jacek zostawił. I właśnie między innymi na kanwie tych przesłuchów, które mam, postanowiłem poprosić wspaniałego Wojtko Krzyżaniaka, żeby wrócił do swojego starego wcielenia redaktora naczelnego gazety telewizyjnej i autora popularnej audycji w jednej radiostacji i opowiedział nam o arkanach telewizji, żebyśmy sami potrafili zastanowić się nad tym, jak tę diabelską machinę Jacek Kurski ustawił i gdzie szukają pieniędzy, które można było przepłacić, a po co, a komu, a dlaczego, opowie nam nasz gość. Zapraszam Cię, Wojtek. Hej! Ja tak telewizyjnie się przywitałem, tak jak właśnie w telewizji. Hej! Słuchajcie, fajnie, wiecie, fajnie jest i tak dalej, bo w telewizji musi być fajnie. Gratuluję Radku odwagi, w sensie fryzury. I gratuluję tego, że masz tutaj na wstępie, że masz tutaj włosy, bo ja akurat nie mogę, jedno czego nie mogę zrobić, to irokes właśnie, mogę sobie zrobić bokores, taki z boku, ale u góry nie, bardzo ładnie wyglądasz. No widzisz, ale jakbyś został szefem TVP Rozrywka, a może być wakat wkrótce, to Wojtuś, to wiesz, to papadens, przetarł szlaki, cebulki, wszczepianie, to możesz nie, mieć to nie głosy papadens, takie, tylko, wiesz. Tylko, to nie papadens, tylko kombi. Nie, papadens, papadens robił wszczepienia, to ja wiem, bo patrzę na playery na Radio ZFL, no tam jest jeden z playerów, który rywalizuje z moimi wyświetleniami, to papadens o cebulkach włosów. Ale adrem. No ale Skawa to zrobił już lata temu, ale właśnie, zresztą właśnie po to, żeby pojawić się, żeby móc się pojawiać w telewizji między innymi, bo o telewizji mówimy. Co chcesz wiedzieć, jak okraść telewizję, czy co? Nie, no gdzie, dokładnie, no tak, gdzie kto może sobie uszczknąć, albo jak zrobić z telewizji kurę znoszącą złote jajka, dla ludzi, którzy jakby są zaufani i na muzyce dobrej się znają, być może. Ale zacznę od tego, co mnie zaciekawiło i co rozpoczęło moje śledztwo. Okazuje się, że dokładnie, drodzy Państwo, 9 września nowy prezes przekazał, że nie będzie tego koncertu takiego planowanego na wydarzenie stulecia, jak każdy koncert TVP, czyli koncertu Mierzei Wiślanej. I tam przy okazji, drodzy Państwo, pojawiła się informacja, która moim zdaniem nie znalazła się na wirtualnych mediach, bo tam ją widziałem przypadkowo, mianowicie, że zawiesza nowy prezes TVP współpracę z trzema producentami, jednym z nich jest pan Klat. No i czy my coś wiemy o tych producentach i co my w ogóle wiemy o fabryce wspaniałych, bogojczyźnianych, narodowo-patriotycznych widowisk, z jakich zasłynęła TVP pod Jackiem Kurskim? Ty swego czasu skrzyżowałeś ze mną pióra, bo opisywaliśmy perypetie związane
z festiwalem w Opolu i wtedy tam zacząłem się interesować i zorientowałem się, że chodzi o olbrzymią kasę. Jedną z większych, że tak powiem, w całym torcie, który potem, no to torcie to może źle powiedziane, ale w tym całym miliardowym interesie. Powiedzmy sobie to szczerze, z gówna też można zrobić tort, więc możesz używać tort. Proszę, to w takim razie opowiedz nam, jak w ogóle takie produkcje się szykuje, festiwale, koncerty, to jest wielki biznes i nie każdy, to nie jest tak, że każda firma z ulicy może przyjść sobie i zrobić taki koncert, jest pewna liczba graczy określonych, którzy się tym zajmują, była pewna rywalizacja na początku PiS-u, a później właśnie ta ekipa panów, między innymi pana Klaty i jeszcze jednego, zaraz przypomnę, jak się nazywają dokładnie, żeby państwo wiedzieli, no stała się takim trochę no, monopolistą, jeśli chodzi o produkcje patriotyczne. Żeby było jasne, nie tylko patriotyczne, bo oni też inne opindalali, ale generalnie chodziło o takie... No nie najwyższych lotów artystycznych, tak? Takie proste, szybkie sytuacje. Ja wam powiem tak. Najpierw powiem o tym, że generalnie każda telewizja i każde medium takie poważne stara się współpracować i to jest prawda. I tutaj nie ma co też, że TVP jest tu inna akurat, no czy tam jest jeszcze inna sytuacja, o której zaraz powiem, ale generalnie chce mieć swoich stałych współpracowników. W sensie również na, właśnie, głównie na przy organizacji różnych wydarzeń dużych i tak dalej, bo to musi być sprawdzony ktoś i to jest prawda. Pamiętajcie, że telewizja na żywo jak idzie, no to miliony tam siadają przed odbiornikami, no i nie może być generalnie fuck-upów i tak dalej, bo to jest źle. Jak bierzesz do każdej sytuacji jakiegoś nowego, będziesz chciał sprawdzać i tak dalej, no to to jest zawsze niebezpieczeństwo, prawda? W związku z czym tu po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, że to, że telewizje współpracują głównie z jakimiś swoimi sprawdzonymi twórcami czy firmami, to jest okej. Okay. To nie jest nic takiego nadzwyczajnego na całym świecie. Z tym jednak, że u nas oczywiście z racji tego, że ten rynek jest stosunkowo mały, a większość i tak jest oparta na wzajemnych układach lubienia, nielubienia, to i właściwie jakichś takich rodzaju podziałów, rodzaju podziału łupów po prostu, jest mało transparentne to wszystko, to dochodzi do patologii oczywiście. Bo żebyśmy też wiedzieli na przykład, że w Polsacie te imprezy, to w sumie jest na przykład w Polsce, w zasadzie to jest chyba trzech producentów w ogóle się tym zajmuje w całościowo, a też umówmy się, że tego dużo jest. W TVN-ie chyba jest jeden w ogóle, który tak obrabia, jeszcze Rynker Royce, czyli Rockstar jeszcze w to wszystko wchodzi. Ale generalnie najtrudniejszym elementem jest znaleźć najpierw takiego kogoś, do kogo macie zaufanie, potem dogadywać się z nim konkretnie na pieniądze. Jeżeli ktoś z was robił poważny interes w branży jakiejś takiej częściowo umownej, to wiadomo, że najpierw się spisuje w takiej sytuacji, najpierw spisujecie, bo tu się trochę odwrotnie dzieje, to nie jest metoda przetargów, tak, że na rok ogłaszamy jakiś tam przetarg na organizację imprez w całej telewizji przez rok. To jest, umowy trochę inaczej są konstruowane, zwłaszcza, że Kurski jeszcze dodatkową ma taką jakość dołożył, czyli koncerty z zaskoczki, te takie wielkie. I w tym momencie musi mieć już naprawdę bardzo zaufanych ludzi, ale również takich, którzy są świetnie okopani w różnych miejscach tych biznesowych, biznesowo, show biznesowych, ponieważ musi też mieć dostęp do artystów. Do artystów, czy w przypadku telewizji polskiej głównie wykonawców jednak. Może bym tam nie szalał z tym artyzmem. I musisz mieć odpowiedni pieniądz, musisz mieć odpowiedni budżet i tak dalej. Na początku teoretycznie powinno się robić coś takiego, że zgłaszam projekt, pomysł do ciebie, Radku, na przykład. Mówię, mam pomysł taki, żebyśmy chcieli uczcić na przykład tam, tak jak już minęła dawno, ale niech będzie pierwsza rocznica Resetu Obywatelskiego, mamy na to 100 000 zł, prawda?
co pan proponujesz i tak dalej. Jeżeli ja mam już takiego swojego sprawdzonego producenta, to ja nie szukam innych, prawda? Mówię do niego, słuchaj, jest taki pieniądz i daj. I tu jest, uważajcie, problem, bo jeżeli masz tylko jednego takiego zaufanego producenta, to nie masz żadnego pola manewru, masz tylko kwestię, ile się podziałkujecie. To jest biznes, który jest bardzo umowny. Tam wszystkie umowne dosłownie również, bo umów tam jest pierdyliard. Wszędzie, gdzie macie, na każdej budowie, dlatego też sprawdzają przecież, chcę przypomnieć, Radku, na pewno też tam o tym wiesz, że sprawdzają też te kwestie budowy, prawda? TVP, bo buduje. Kurski wiedział, co robi. Ja ujawniłem, więc wiem. No więc tak, ale mi chodzi o to, że badasz to dalej, prawda? Że, tak, bo to tak, nie tylko to jest, tam jest więcej tego, będzie za chwilę wychodziło. Ja o tym mówiłem, bo to jest wiadomo, że jak Kurski w czasie kryzysu ogłasza przetarg na 6 milionów na przykład, no to wiadomo, że to są pieniądze do przepalenia. I tu nie ma dwóch zdań. I że musi coś z tym zrobić, wiadomo, faktury lecą jak major Stopczyk, prawda? Kto by trzymał faktury tyle lat, prawda? Więc potem się trudno do tego dogadać. Tutaj też masz, bo podpisujesz różne rodzaje umów, albo podpisujesz umowy z managementami na przykład, albo podpisujesz umowy bezpośrednio z artystami czasami. Możesz management, że możesz całą stajnię wynajmieć, bo jeszcze na rynku funkcjonują takie rzeczy, takie instytucje, które mają pod sobą jakiś artystów, jakiś konkretny profil na przykład artystów. Tacy ci bogoojczyźniani, oni akurat bardzo chętnie kiedyś występują, występowali za stosunkowo niewielkie pieniądze. Teraz oni wiedzą, że oni muszą być, uświetnić jakąś imprezę, w związku z czym zaczęli stawiać też warunki. Telewizja Polska płaci więcej niż inni, żeby namówić, bo często się tak wiąże, niestety w Polsce się to nie związało do końca, ale było tak, że jak w branży kabaretowej tak na przykład poszło, że jak ktoś się zdecydował na współpracę z Kurskim, to ta brać kabaretowa go po prostu odrzuciła. Jako jedyna grupa zawodowa w Polsce zareagowali po prostu taką lojalnością wobec wolności, o tak powiem, i nie poszli na współpracę, a ci, co poszli na współpracę, są teraz na taki, no powiem, jak to się wysyła kogoś na takie, żeby się wyleczył najpierw, tak, w sensie, wiesz, tak... rekonwalescencja. Jakoś tak, wiesz, o co chodzi, że najpierw musi sobie teraz odtajać gdzieś tam na boku. Natomiast jeśli mówisz o panu Klacie na przykład, pan Klat, to jak pytasz, jak się zdobywa, bo problemem jest zdobyć pierwsze zamówienie, prawda, żeby tak zrobić. Jeżeli na przykład jak ktoś idzie do Rinker Royensa, czyli do firmy Rockstar, to już wiadomo, że ta firma ma infrastrukturę, ma wszystko, bo robi wielkie widowiska w Polsce, festiwal robi też... Oj, to Poland i tak dalej, to są te... Tak, to są... Wojskic, to był taki wymarzony, format, który wpuścił do TVP Jacek Kurski, wcześniej nie było co do tego przekonania, no... chyba jakby się sprawdził i był sukcesem. No czy to wiesz, czy nie było przekonania, to jest inna rzecz, tam kwestia, to jest już kwestia zupełnie inna, to jest projekt taki wymarzony Rinker Royensa, z którym chodził bardzo długo i to do różnych telewizji, to nie jest tylko, że TVP nie wzięło, ale chodził z tym bardzo długo i to jest też tak, że no, szefami... Telewizja Polska nie ma szczęścia do swoich szefów, bo to bardzo rzadko są fachowcy od telewizji. Pan Kwiatkowski przynajmniej potrafił pana Zielińskiego zatrudnić, na przykład, który był fachowcem od telewizji, był podobno złym człowiekiem, ale od telewizji akurat był fachowcem i na tym się kończy, bo potem reszta to już były polityczne jakieś kombinacje. I dopiero Kurski, który się trochę liznął mediów, następny się pojawił, tak naprawdę po Kwiatkowskim. Ale to jest zupełnie inna sprawa. Ja ci powiem tak, że na przykład
jednym, możecie iść tym śladem, jak będziecie tam dalej drążyć, ponieważ pan Piotr Klat bywał już, jego droga, widzisz, jego droga do bycia wielkim producentem muzycznym w sensie tych widowisk nie szła przez najpierw inwestowanie, na przykład, tak jak to robił Rinke, że Rojens, choć, przepraszam, że oni mówią, ale on po prostu dużo pracuje dla również dla publicznej telewizji, ale nie tylko. I chodzi o to, że najpierw inwestował, tak? Najpierw robił małe rzeczy, potem coraz większe było go stać, raz kupił, wybudował wielką halę, tak? Swoją produkcyjną i tak dalej, i tak dalej. I zgromadził doświadczenie i gromadził ludzi wokół siebie. Pan Piotr Klat wybrał inną drogę. Przypomnę tak dla wszystkim, którzy pewnie trochę się interesują muzyką, Piotr Klat to jest głos zespołu Róże Europy. W ogóle, to jest ten Piotr Klat, żeby było jasne, bo nie jednemu psu burek, a to jest konkretnie ten właśnie, który śpiewał o Jedwabiu i o, jak posłuchamy piosenek Róż Europy, no to się dowiemy, że teraz akurat lekko zmienił zdanie. No ale skąd my to znamy, mamy Pawła Kukiza, mamy szereg innych artystów, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pan Piotr Klat wybrał taką drogę, że najpierw został dyrektorem od rozrywki w TVP. On był dyrektorem rozrywki w TVP lata temu, znaczy dyrektorem, zastępcą dyrektora, bo wtedy Marek Sierocki był dyrektorem, on był zastępcą dyrektora, był z kolei dyrektorem festiwali w Opolu na przykład, ale nie jako producent ten, który musiał zadbać o to, żeby kable były, żeby wszystko było. Nie, on był tym producentem z ramienia telewizji, czyli takim ktośem, kto udostępniał producentowi zewnętrznemu, podpisywał umowy z nim i tak dalej, napisał scenariusze też czasami, bo oni na przykład zrobili taki absurdalny koncert, w którym zdewastowali po prostu starszych panów, na przykład on był reżyserem tego festiwalu. Wtedy pamiętam, Marek Sierocki był dyrektorem, a Klat był najpierw właśnie tam jakimś wicedyrektorem, od czego ja potem został dyrektorem też rozrywki. To jest bardzo znana metoda, prawda? Jak, nie wiem, no z grubszej rury, no to jest pan Schroeder, prawda, który najpierw podpisał umowę na Nord Stream, a potem został jego dyrektorem z ramienia biznesu, z którym podpisał wcześniej. No to jest mniej więcej taka droga. Pan Piotrek sobie załatwiał sobie drogą jakby przez zasiedzenie, przez, jak to się mówi, uwłaszczenie nomenklatura, tak się kiedyś tak uwłaszcza, to jest tego typu akcja, czyli nie musisz mieć tak naprawdę pieniędzy, musisz mieć infrastruktury. On wiedział, jak podpisać taką umowę, jak namówić na przykład telewizję, żeby zrobić koncert jako producent zewnętrzny, ale z użyciem techniki wewnętrznej, czyli telewizyjnej, sprzętu telewizyjnego, infrastruktury telewizyjnej i tak dalej, i tak dalej. On tylko w takim razie, prawdopodobnie, ja mówię jeszcze, żeby było jasne, nie wiem, czy wszystkie tak się koncerty odbyły, to żeby było też jasne. On na przykład zapewnia artystów, tam umowy jakieś, też nie za swoje pieniądze, prawda? Bo telewizja na przykład przez lata nie dorobiła się czegoś takiego jak management. I wiem, że było coś takiego, ale czy to teraz działa? Z tego, co ja widzę na tych listach płac na końcu, jak jest po takim koncercie, to tam nie występuje coś takiego. Tam jest producent zewnętrzny. Powinno być coś takiego, jak taka jednostka managementowa, za takie pieniądze już naprawdę można to zorganizować, która załatwia artystów bezpośrednio i tak dalej. Teraz się odbywa to tak często, że producent zewnętrzny jest, ale to na przykład pan Kurski czy ktoś tam wtedy decyduje, jacy artyści mają tam wystąpić. Artyści, znowu przepraszam za to słowo w odniesieniu do tych ludzi często, mają tam wystąpić i mówi tak, no ale tamten producent mówi, no ale ja nie mam do nich kontaktu, nie wiem jak to z nimi zrobić. To już my załatwimy, prawda? No więc w ogóle nie wiadomo tak do końca, po co jest ten producent zewnętrzny. Bardziej tu się liczą tak naprawdę reżyserzy i tak dalej, to dobrze wiesz, bo to jest przedsięwzięcie naprawdę. Koncert na żywo, to żebyście też Państwo wiedzieli. Koncert. Tak, właśnie opowiedz nam o tym, bo to są duże pieniądze, ale okazało się, drodzy Państwo, taki zupełny przypadeczek, że w czasie, kiedy ja już szykowałem się tutaj do rozmowy z Tobą, Gazeta.pl, piórem Jacka Gądka,
opisała, że trwa wielka kontrola disco polo w TVP. No i tutaj Robert Klatt się wypowiedział po raz pierwszy, też do niego zadzwonię, i powiedział, że no cóż, za darmo tego nie robiliśmy, było nastawienie TVP, żeby prezentować dużo artystów tanecznych, aby oglądalność była duża. Jak jest zlecenie, to je realizujemy albo sami przychodzimy z własnymi projektami do TVP. Jak dodaje, w sumie realizował kilkanaście takich koncertów dla TVP, a zaczął w 2020 roku, ale to koniec. To jest nieźle, kilkanaście. No, tak naprawdę, czy to jest duża kasa, kilkanaście koncertów? Ja mogę Państwu powiedzieć, że słyszałem o pewnej kwocie i jutro pewnie nie wytrzymam i już powiem, ile to dokładnie będzie. Jeszcze dałem czas TVP na odpowiedzi. Zobaczymy, jaki to jest rząd kwot, bo trudno sobie wyobrazić, ale wiemy też, że miliardy na TVP poszły, więc TVP siłą rzeczy może przepłacić wszystkich, co robi, tak? Radek, to jest, rozumiesz, to mnie teraz wystawiasz na tak zwanego, wiesz, bardzo dzikiego konia, żeby zawyrokować tak naprawdę, żeby założyć, jaką kwotę mógł Kurski delegować na tego typu hucpę, to jest karkołomne zadanie. On tam mógł każde pieniądze włożyć i moja odpowiedź brzmi, każde, nawet te pieniądze, których sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić, że coś takiego może kosztować. Znaczy wiem, ja wiem, część państwa jest takich, że dla was jest trudne do zrozumienia, że ktoś w ogóle Zenkowi, na przykład Martyniukowi, płaci za to, że on śpiewa. Prawda? Ja to potrafię zrozumieć, ale przyjmijmy, że on jest popularnym przecież artystą i tak dalej, trzeba go zamówić. Generalnie to są milionowe sytuacje. Jeden z koncertów, nie pamiętam, który w Opolu samym kosztował kilkaset tysięcy, około 400 tysięcy, na który, czy nie wiem, czy był w Opolu, nie pamiętam, przepraszam, ale jeden z takich koncertów małych, na których przyjechali artyści, kurde, przepraszam, widzicie, ja mam taki jakiś wrodzony szacunek do tych, a tu wykonawcy przyjechali, wykonali po trzy utwory i całość kosztowała około 700 tysięcy, ale powiem wam szczerze, że to wszystko zależy też od jakości i od wielkości producenta, w sensie od jego sprawności, bo zupełnie inaczej rozlicza się koncert, jeżeli jest w użyciu infrastruktury technicznej nadawcy. Na przykład Polsat, jak kiedyś robi niektóre rzeczy, to wykupuje na przykład całe studio Rockstar, tą wielką scenę, na której tam jest i taniec z gwiazdami i tak dalej. Ten sprzęt jest ustawiony i on stoi, jest sformatowany pod konkretną rzecz. On należy do Rockstara i jest to rozliczane w bardzo przejrzysty sposób, bo można każdą śrubę zobaczyć. Natomiast 400 tysięcy, tak, to był mały koncert w jednym, taki, który na szybko był zrobiony i on zajmował niecałą godzinę, chyba z tego, co pamiętam, na antenie telewizyjnej. Postaram się przypomnieć, jaki to był koncert, który kosztował tyle pieniędzy. I to ja mówię, a przepraszam, bo ja mówię o samych wykonawcach, tak? 400 tysięcy sami wykonawcy tego koncertu kosztowali, żeby też było jasne, bo nie wiem, na jakiej on był metodzie zrealizowany. Koncert, tak naprawdę koncert telewizyjny, to jest wielkie, również finansowe przedsięwzięcie, żebyśmy się też zrozumieli. To nie jest takie coś, że można powiedzieć komuś, że masz tu 50 tysięcy i zrób mi fajny koncert, prawda? Tego się nie da zrobić. Pamiętajcie też, że to wszystko trzeba synchronizować. Im lepiej, im jest większa technika teraz, tym jest to łatwiej zrobić, prawda? Bo już nie muszą to być te kamery wielkie i tak dalej. Ale samo oświetlenie, scenografia takiej rzeczy, to wszystko kosztuje. Do każdej żaróweczki trzeba dociągnąć kabelek i tak dalej, i tak dalej. To jest masa ludzi, która przy tym chodzi. Dlatego właśnie też to jest to, o czym powiedziałem na początku, dużo, bardzo się liczy to, żeby to był sprawdzony producent. Piotr Klatt nie ma swojej firmy producenckiej, w sensie nie ma swojego sztabu na głośnieniowcu, możesz go o to zapytać, czy ma, czy nie ma. To wszystko jest wynajmowane, czyli to jest jakby dodatkowy pośrednik, tak? Dodatkowy pośrednik, kolejne koło do zarabiania, gdzie możesz powiedzieć, gdzie ja do ciebie mogę powiedzieć, Radek, słuchaj, ja ci załatwię zlecenie,
ale 7% od tego zlecenia jest dla mnie. Ja nie mówię, że tak było w każdym przypadku, ale to ja mówię o metodzie, która, która się normalnie otwiera. Normalnie brałeś 10. No więc wiesz, dla ciebie zrobię coś specjalnego, no wiesz, no nie możemy, no jesteśmy tutaj, wiesz, ja nie możemy się czarować, drodzy państwo, ale jeżeli myślicie, że takie deale nie odchodzą w branży rozrywkowej, w katolickim centrum wszechświata, to się mylicie, to mogę powiedzieć. A to, że to jest trudne do udowodnienia, bądź też nie do udowodnienia, to inna kwestia. To jest nie do udowodnienia dlatego mafia na przykład robiła swego czasu piękne biznesy właśnie na tym, prała pieniądze, bo to jest branża wybitna do prania pieniędzy po prostu, bo tu każda suma jest umowna, tak? Bo to jest wszystko zależy od tego, na ile się umówimy, tak? Bo ja mogę się umówić z Batą Kozidrak, że wystąpi za 100 tysięcy pod warunkiem, że 10 tysięcy gdzieś tam odda, prawda? No i to jest, i weźcie teraz udowodnijcie, że gdzieś tam poleciało ten. Dostał, ważne, żeby ona dostała przelew na te równe 100 tysięcy, bo wtedy może pokazać, niech ona zapłaci podatek i tak dalej od tego. To jest po prostu nie do przerobienia. Zresztą były takie sytuacje w wytwórni Motown, na przykład zrobiono kiedyś taki wielki remanent, prawda, po to, żeby właśnie wypatrzeć, jak ile pieniędzy się przeprało, i też się dowiedzieli tylko o jakimś procencie zupełnie tego, co się tam, w stosunku do tego, co były zeznania świadków koronnych, tak, że tam przechodziły miliony, a oni jakieś 100 tysięcy znaleźli, wiesz, jakieś waciki po prostu. Tak to jest, ale zwróćam uwagę, jak przeglądasz te papiery różne, zwróć uwagę, że w bardzo dużo przedsięwzięć telewizji publicznej zaangażowani są dawni pracownicy telewizji publicznej, mediów publicznych. Wszyscy ci ludzie tak naprawdę to są ludzie, którzy wyrobili sobie znajomości albo nauczyli się pewnych kanałów, przetarli pewne kanały. Pamiętaj, że ci ludzie, o których tam mówisz, o których mówiliście też w Radiu Z, pamiętajmy, że oni wszyscy są jednako umoczeni, tak? Wszyscy wiedzą, że na pewno, że pan Piotr Klat jakoś robiąc tam festiwal komuś coś tam. Formalnie występuje, tylko powiedzmy formalnie, i ten cytat, który dawałem, to był cytat Roberta Klata, bo to są dwaj bracia, prawda? Więc... Tak. Są dwaj bracia i oni tam, właśnie zresztą to też było śmieszne, bo jak Piotr Klat był tym dyrektorem, to Robert Klat właśnie robił też wtedy ten, ale przecież oni się nie znali i to nie było żadnego problemu w tym. Jeszcze raz powtarzam, to jest naprawdę ciężki kawał chleba, bo żeby też było jasne, być reżyserem takiego spektaklu, ja siedziałem w reżyserce w czasie festiwali, mam kolegę, który reżyseruje takie sytuacje, to jest kawał ciężkiej, bardzo stresującej roboty. To, co wy widzicie na ekranie, to jest małe fiki. Na szczęście w Polsce, muszę wam powiedzieć, jest bardzo dużo, są bardzo dobre ekipy, bardzo sprawne i tak dalej. To, co mówiliśmy o Jacku Kurskim, dlaczego, jak on, w jaki sposób mógł doprowadzić do takiej sytuacji, że odbywa się taki koncert na tak, prawda? I że przyjeżdżają. Wyrobił sobie po pierwsze markę bardzo dobrze płacącego, wyrobił sobie markę dużo płacącego. Ja wiem o jednej ofercie, którą jak dla zagranicznego wykonawcy, jak poszła przez polski management, to nie było w ogóle dyskusji, tak? W sensie było tak, że były warunki, było po prostu jedź pan, przyjeżdżaj pan i w ogóle nie dyskutujemy, prawda? Tak się to odbywa. Dlaczego oni bazują często na tych zagranicznych, tak zwanych wykonawcach, no trzeciego, czwartego sortu? To dlatego właśnie, że z nimi jest łatwiej. Oni po prostu są ciągle w trasie, bo oni zarabiają tylko na tym, żeby tam wspominać coś tam i tak dalej. I po drugie, co ważne, patrzą tylko na kasę, nie ma żadnych oporów intelektualnych. Pytanie tu padło, czy przed Kurskim procedury TVP wyglądały inaczej. To tak i nie. Ponieważ
zawsze tam było złodziejstwo, tak? Zawsze tam było złodziejstwo, wyłudzactwo i kolesiostwo. Tak precyzyjnie, złodziejstwo. No bo wiadomo, że po prostu no, im więcej sobie wynegocjujesz, tym więcej masz, tak? Problem polega na tym, kiedy no, te że tak powiem, marże pośredników są niepokojąco wysokie, chyba wtedy jest złodziejstwo, tak? Bo wtedy tylko. Złodziejstwo jest wtedy, kiedy wiesz o tym, że ktoś nie zasługuje, nie powinien czegoś robić, a ty mu mówisz, stary, a kto zrobi ten koncert? To tak jak wiesz, tak jak nie wiem, w Misiu było, tak? A kto to zrobi? No ty to zrobisz, ale jak, ja nie umiem, no ale to się nauczysz, no wiesz, ważne, żeby przepływ gotówki się zgadzał. To też jest Radku kradzież. To jest kradzież, bo to jest niezasłużone pieniądze gdzieś wydajesz. Tak było w Polsce, w telewizji publicznej przez lata. W momencie, kiedy zaczęto wyprowadzać produkcję telewizyjną na zewnątrz, również koncertów, co było głupie. Kurski, oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o Kurskim, Kurski jest kłamcą, ponieważ on na przykład doszedł do tej władzy swojej w TVP między innymi właśnie hasłami, i to też możesz tam wykorzystać, jak będziesz go dociskał ewentualnie, pod hasłami, które można znaleźć wprost w jego przesłuchaniu, które było przed powołaniem go na prezesa telewizji, ono jest na stronach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podczas tego przesłuchania, kiedy wprost powiedział właśnie, po pierwsze powiedział jedną kompletną głupotę, że chce rozbić monopol twórców, tych właśnie producentów telewizyjnych, gdzie chce rozbić monopol i skierować się do małych producentów. Co oznacza, proszę was, i się skierował częściowo do małych producentów. Ale to byli zwykle jego jacyś tam koledzy, nie tylko, ale zwykle, bo tam też dla pozorów, pamiętajcie, jak się kłamie, czy robi biznes, robi jakiś szwindel, to trzeba też zrobić tak, żeby mieć przykład, pokazać, że a przecież ten nie jest mój kolega, prawda? Jak to się wtedy robi? Mały producent siłą rzeczy musi korzystać z infrastruktury albo wynajętej z zewnątrz, albo, czyli podrożone jeszcze będzie, jak to nie jest jego, tylko będzie wynajęte, albo po prostu musi się skończyć czymś takim, że ja to robię po prostu jako, tylko ja to robię, tak, ja tu z Radkiem staniemy, będziemy producentami, ale tak naprawdę to wszystko jest po waszej stronie. Teoretycznie to się potem telewizji opłaca, teoretycznie, dlatego że się zwraca potem te koszta i tak dalej, one się mieszają, ale to jest przelewanie, przesypywanie pieniędzy, tak, przez ręce tych piasku i to ten piasek przelatuje. Strasznie. I tu jest po pierwsze, co Kurski nakłamał i oszukał strasznie. Po drugie, powiedział, że będzie dywersyfikował te przypływy, znaczy przepływy tych finansowe, że będzie dywersyfikował tych producentów właśnie po to, żeby mieć w różnych branżach, różnych tych, a tego nie zrobił. Mało tego, zasklepił strasznie tę scenę i dla niego to było dobre. To nie było dobre dla nas, ponieważ musiał siłą rzeczy przepłacać, bo zawsze tak jest w monopolu. On obiecywał, pytasz, dlaczego to było możliwe, że ktoś tak zrobił szybko. Po pierwsze, dlatego, że to były zawsze są transakcje wiązane. To było zawsze tak. Zwróć uwagę, że żaden z tych producentów nie wykonał jednego zlecenia dla telewizji. To zawsze było seria, a bardzo często się zdarzało, znaczy bardzo często, no zdarzało się tak, że ten pierwsze to było na przykład właśnie takie ważne, szybkie do zrobienia, bo ktoś tu umarł, bo tam dla żołnierzy to była słynna sytuacja, jak dla pograniczników zrobił koncert w ciągu chyba 4 dni, zrobił koncert dla pograniczników, on był straszny, żenujący pod każdym względem dla pograniczników ten koncert był, ale on był zrobiony w ciągu 4 dni z pełną obsadą artystyczną.
styczną tak zwaną, która była żenująca, ale była, i z tymi światłami, które były już wykorzystane 3 razy wcześniej, tylko ułożone, wiesz, w inny, tak jak państwo mieliście kiedyś takie te rurki, kalejdoskop to się nazywało, tak. Przestawiacie i inaczej. Zresztą teraz są takie właśnie moduły, całe się kupuje, kiedyś to się układało, no a teraz się kupuje takie moduły, w których można układać różne kształty. Ale jeszcze raz powtarzam, tak, to nie jest tak, tego nie wprowadził Jacek Kurski takiej metody zarządzania, natomiast on ją twórczo rozwinął, twórczo i tak. Bardzo twórczo, ale poza tym, co jest bardzo ważne, on stworzył zamknięty obieg pieniądza wśród tych swoich. To jest bardzo ważne. Kiedyś. Co to znaczy taki zamknięty obieg pieniądza? Właśnie to jest ten ruch faktur, tak? Ty mi fakturę, ja ci fakturę, oni mi fakturę, wszystko jest, wiele jest na zewnątrz, firmy, które siedzą w telewizji polskiej, jak tam teraz zrobią te kwerendę, zrobi Matyszkiewicz, dlatego robi te kwerendę, że on to wie. On był dyrektorem programu pierwszego, on był najpierw w telewizji Kultura, potem programu pierwszego, potem był wiceprezesem telewizji, ten obecny prezes, i on dobrze wie, jak wyglądały te maszyny. To, że on się zdecydował na to, żeby zrobić teraz taką sytuację, to nie jest dlatego, że on jest dobrym człowiekiem, tak? Żeby było jasne. To nie jest dlatego, że on jest dobrym człowiekiem i tak dalej. On po prostu nie chce wziąć na siebie tych przekrętów, które tam były. On chce je odkreślić krechą. Akurat on przy koncertach Disco Polo nie będzie zarabiał, bo on jest ostatni, który będzie puszczał Disco Polo u siebie w telewizji. Zresztą jakby ktoś z was oglądał Wiadomość, to by się dowiedział, że teraz jedno z najważniejszych zadań ludzi w Wiadomościach jest wymyśleć coś o kulturze. Nie? I stąd paranoiczne sytuacje. Tak? Tak, paranoiczne sytuacje wyglądają, bo zawsze albo na koniec, albo coś tam, jest jakieś wystawie w Pierdziszewie, albo o tym, że ktoś tam, że jakiś poeta wiersz napisał, oczywiście o Nike nic nie było, ale bo to za małe jest, jakby za małe, ale że gdzieś jakieś muzeum otwarto, coś takiego. Widać, że po prostu siedzą teraz, wiedzą, że pan Matyszkowicz jest od kultury i wiedzą, że on powiedział im więcej kultury, w związku z czym siedzą i dumają, co wziąć tam od kultury, a oni tam nikogo nie mają od kultury, prawda? W tym wszyscy są na politykę nakierowani, więc tam zbiorą z regionów. Zwróćcie uwagę, zawsze jest pod koniec jakiś taki materiał, często bardzo z dupy po prostu, nie wiadomo skąd, nie? Nagle coś mówią o kulturze, ale są, mamy, jest, wiesz, Ptaszek jest zaliczone, nie? Będzie 3+ chociaż na zaliczeniu. I to jest taki efekt, ale mówię, to, że on, to będzie dla ciebie też pożywka, bo pan nowy dyrektor musi, ma teraz taką tam, bo tam jest wszystko w porządku, ale tylko pozornie. Bo jeżeli, bo on to robi, bo to jest fachowiec, tak? Kurski jest fachowcem od prania pieniędzy, od takich rzeczy, od takich machlojek, od tego, że ja ci to, a ty mi tamto, ja ci 2, a ty mi 3 i tak dalej. To on jest fachowcem i w związku z czym tam jest duży porządek w papierach, tylko że części papierów nie ma, prawda? Że one nie zostały, nie powstały. Na przykład był taki projekt, powiedzieć wam, że przedtem też tak było, że przedtem też tak było, takie rzeczy się zdarzały, to jeszcze za poprzednich, nie pamiętam którego prezesa, na przykład wymyślili taki projekt, który się nazywał, przepraszam, nie pomnę nazwy, ale komputerowy taki pomysł, że zgłaszałeś produkcję telewizyjną, że masz pomysł na produkcję telewizyjną, zgłaszałeś przez specjalną taką stronę, gdzie tam opisywałeś, tam był formularz taki, wiesz, w ogóle wszystko tam było. I zgłaszałeś to, enter, i tylko w ten sposób mogłeś, bo to miała być transparentność. Słuchajcie, tak wygląda w telewizji transparentność, bo to miało być w ten sposób, miało być tak pokazane, tam koszta się wpisywały, na tej podstawie odbywały się potem negocjacje, etc. I bez tego, bez wpisania do tego formularza, nie było w ogóle procedury dalej.
teoretycznie oczywiście, jak się domyślacie, bo jak mój własny znajomy realizował film dokumentalny dla telewizji, to jak serię tych filmów dokumentalnych na zlecenie, to jak już się dogadali, mieli podpis na umowie i tak dalej, to sekretarka wpadła do prezesa, bo u prezesa tam to odbywało się, sekretarka wpadła do prezesa, mówi, panie prezesie, on co tam się stało, pani później przyjdzie, nie, nie, bo teraz, panie prezesie, bo myśmy nie zrobili przez ten program, nie? I musieli wtedy usiąść z prezesem Telewizji Polskiej i tak dalej. To, co mają już podpisane, to oni wpisywali w ten formularz, żeby się zgadzało, antydatować go i tak dalej. Potem musieli jeszcze raz umówić. Tak się zdarzało. To nie oszukujmy się, że to Jacek Kurski tak rządzi. Największą winą Jacka Kurskiego, Radku, i tu cię muszę zmartwić, jest ta jego polityczna jednak odpowiedzialność, bo wątpię, żeby tam mogą być, moim zdaniem, tam może być bardzo dużo zarzutów niegospodarności. Natomiast i w niższych szczeblach kradzieży takich ewidentnych. Tak naprawdę Kurski nie kradł bezpośrednio. Nie spodziewam się, żeby dostawał jakieś tam te procenty od tych budów, od tego wszystkiego. On po prostu dawał ludziom zarobić. On po prostu dawał ludziom tam zaszaleć, tak? W sensie, żeby oni potem mu byli wdzięczni. I to jest taka sytuacja. Tak mi się wydaje, że tak samo z tymi zamówieniami koncertów, przecież on potrafił serial zrobić bardzo szybko, prawda, jak tam wpadł na pomysł, że ma być zrobiony serial, to mu zrobili ten serial, potem go w trakcie naprawiał, wiesz, ten Korona Królów, jak była, to w trakcie go naprawiali, wiesz, już był nakręcony część serialu, on wtedy dopiero zadzwonił po panią Ilonę Łebkowską i mówi, pani Ilono, pani przyjdzie mi tutaj coś zrobić z tym, żeby to było w ogóle do oglądania, prawda, to też jest niegospodarność, rozumiesz, bo był taki projekt, który telewizja, i to też, to jest akurat złamanie pewnej zasady, którą miał Kurski, złamał tę zasadę, był taki program, który z kolei też miał jakiś skrót, ja zresztą jeszcze byłem, bo to powstało za poprzedniego prezesa, ale on to miał, jakby miał obowiązek kontynuować ten program, bo to był taki, gdzie opiniowało się, gdzie niezależne struktury opiniowały tak niezależnie od siebie takie różne projekty i tak dalej, one były odsiewane na tej zasadzie. To było głupie co do zasady, ale transparentność w tym jakaś tam była, on to całkowicie odłożył, odrzucił. On miał gest, to trzeba powiedzieć, miał gest. On, jak pytasz, dlaczego to było możliwe, że on robił coś tak szybko, to jest kwestia pieniędzy. Zresztą jak dotrzesz tam, już dotarłeś pewnie do części tych finansów, to się dowiesz, że, czy tam potwierdzi ci się, że on po prostu nie negocjował, nie? Ale nie negocjował dlatego, tak jak się z terrorystami nie negocjuje, tylko on załatwiał to na dwa sposoby. Albo sprzedawał pakiet, czyli mówił, zrobisz mi ten koncert na jutro za 30 zł. Ja to muszę mieć po prostu. Później się rozliczymy. To jest taka łobuzerka. Później się rozliczymy w innych następnych. Ty se zarobisz później. Teraz szybko, ja muszę mieć na jutro. Później to obliczymy. Jeden z tych koncertów, o których mówisz, tych takich specjalnych tak zwanych, w ogóle został zrealizowany w ten sposób, że umowy były podpisywane bez umowy z telewizją, tak? Nie było w ogóle żadnej, były z producentem, który w ogóle nie miał, miał zapewnienie tylko ustne, masz carte blanche, po prostu ja muszę ich mieć, tak? Ile coś tam, nie przejmuj się tym. I to jest niegospodarność, to jest brak szacunku dla samych siebie, dla widzów i tak dalej. Artyści, tak zwani artyści disco polo, występowali u niego bardzo chętnie, dostawali tam pieniądze, ale wcale nie aż takie wielkie, jakby się mogło wydawać, tak wiesz, z tego. Tu bardziej chodziło o transakcje takie wiązane, że to była seria koncertów po pierwsze, a po drugie, że oni mieli potem no wypas na w klubach, w różnych takich miejscach byli gwiazdami, to wtedy po prostu, akurat na tym rynku to się bardzo liczy, tak? Wiesz, jest na rynek takich, co śpiewają, co mają takie fryzury jak ty, to im akurat to nie przysparza, tak? Potem
potem, że jak wystąpi zespół The Exploited, na przykład by wystąpił kiedyś w telewizji, to nie rośnie wtedy mu publiczność w klubach, a akurat w Disco Polo, czy tam w takich Pektusach i tak dalej. Zresztą to też jest ciekawe. Przepraszam, że tak dużo mówię, ale nie przerywasz mi, to mówię. Nie, bo cię zasłuchałem jak zwykle. Ty też tak jest... miałeś na szczęście w swoich audycjach, więc ja tak kultywuję. Ja chciałem powiedzieć, że... Olgę Lipińską, to ona mówiła, a ja tylko tak sobie wyobrażałem, że ty tak. Ja chcę wam powiedzieć, że na przykład w telewizji publicznej, to zwróćcie uwagę, kto występuje. To jest też ciekawostka taka, tam występują wykonawcy, którzy w ogóle nie realizują się koncertowo, tak? Którzy w ogóle nie mają koncertów, a są strasznie przepłacani, bo chodziło też o utrzymanie ich, o lojalność, na przykład masakryczne pieniądze, jak na swoją postawę i tak dalej, dostawał na przykład Norbi, tak? Który jednocześnie miał zapewnione co, jak to działa i tak zresztą trochę działano kiedyś również, ale nie w taki chamski sposób i nie tak drogo. To trzeba powiedzieć, nie wydawano takich pieniędzy, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że na przykład za prezesa, za dyrektora Radziszewskiego, czyli tam kto tam był prezesem, Braun na przykład, za dyrektora Radziszewskiego w Jedynce, też organizowano takie rzeczy, nie płacono takich pieniędzy i oczywiście, że menedżer jakiegoś zespołu czy jakiegoś wykonawcy zawsze powtarzał, zawsze dbał o to, ale to jest normalne, to jest naturalne. Nasz menedżer też by tak dbał o to, że jakby podpisywał umowę z Telewizją Polską, to starałby się podpisać od razu na 2-3 koncerty na później. To jest normalne, że się stara i spuszcza sceny pod warunkiem, ale nikt nie płacił tak koszmarnych pieniędzy za takie gówna, jak teraz. Kiedyś pieniądze takie jak teraz potrafi płacić telewizja Kurskiego, no już teraz nie Kurskiego, ale potrafiła płacić telewizja, kiedyś były zarezerwowane tylko dla wielkich, dla dużych gwiazd w Sylwestra. Bo w Sylwestra wiadomo, że te telewizje się tłukły o tych wykonawców na całym świecie zresztą i to były specjalnie duże pieniądze, tam na przykład potrafili, tam się na przykład dostawało 50 tysięcy za 3 piosenki, tak? 3 piosenki w dwóch wyjściach to 75 tysięcy na przykład kosztowało, tak? Tak wykonawca tak sobie, wcale nie topowy wykonawca, ale takie były stawki, ale to Sylwester jest inny. Teraz takie pieniądze to są normalne pieniądze i nie dlatego, że jest inflacja, tylko dlatego, że Kurski część ludzi musiał po prostu przekupić. Kto chce teraz zapłacić za koncert, nie wiem, na przykład Maryli Rodowicz. Ona nie ściąga żadnych tłumów do telewizji, ale ona ściąga, to są wykonawcy często, którzy coś mówią prezesowi Kaczyńskiemu. Tak, którzy coś mówią gdzieś, bo on na przykład jak usłyszy, że wystąpi zespół bracia na przykład, no to też mu się akurat skojarzy. Ale jak wystąpi zespół, nie wiem, tam jakiś, który znacie, tam nie wiem, Mysłowic na przykład, no to on nie kojarzy tego, tak? Dla niego to nie jest żadna gwiazda. A jak powie, że wystąpi Maryla Rodowicz, no to już jest zupełnie inna kategoria. Halina Frąckowiak. To jest przepłacenie na przykład to, że ktoś płaci Halinie Frąckowiak za koncerty, jak stawki gwiazdorskie, no to jest, wiesz, no dobrze, też... to powiedzmy, kim jest pani Halina Frąckowiak, bo może nie wszyscy o tym wiedzą. No pani Halina Frąckowiak. Moi słuchacze wiedzą, bo ona śpiewała między innymi w SBB, ma jedną płytę nagraną z zespołem SBB, to wielka sytuacja. Nie, ale bo ty w ogóle tutaj o jej dokonaniach. Ona jest twarzą Radia Maryja. Ja o tych, które są naprawdę ważne, bo ona powiła syna, który to syn robi, Filip Frąckowiak, robi wielką karierę w PiS-ie, jest radnym. I ambicje ma w ogóle olbrzymie, a najbardziej zabawne w tym wszystkim jest, i to mogę z ręką na sercu państwu powiedzieć, że syn chodzi z Haliną Frąckowiak na różne spotkania, gdzie ona mu tam załatwia robotę. I to jest takie, wiecie, no takie jakby z pieluszką berbecia za sobą ciągnęła, ale ona właśnie jest słuchana przez prezesa, PiS-u, tak. Prezesa, i to ona też miała być no, jedną z tych osób, które sprawiły dużo kłopotów Jackowi Kurskiemu. Ale jeszcze chciałem na koniec spytać ciebie o taką jeszcze
ogólnomedialną plotkę, którą słyszałem, o której chciałbym, żebyś wypowiedział się, bo obiecałem ci, że cię nie potrzymam dłużej niż godzinę. Ale ciekawe bardzo rzeczy działy się ostatnio w TVN-ie i tu już nie będę mówił o mobbingu i pani Wędzikowskiej i tak dalej, no popsuła absolutnie urodziny 25. I ja powiem szczerze, będę bardziej pamiętał z tych urodzin właśnie ten jej występ, ale to dzisiaj nie jest program rozrywkowy. Czyli natomiast... występ Wędzikowskiej, tak? Tak. Mówię, o, jest telefon. No nie, no to jak jest telefon, no to ja nie będę gadał przecież. Dajemy, dobrze, ja jestem. Jak jest telefon, to ja też zostaję, wiesz, nie ma co tutaj... Ale musisz jeszcze jedno pytanie, bo jest dobre. Dobrze, ale pełen szacunek, dla naszych słuchaczy, więc jak jedziemy. Dzwoni... Kto dzwoni? Ogólnie... Dobry wieczór! Wszelki duch! Dobry wieczór, nie wszelki duch, tylko Małgorzata. Dobry wieczór. Dzień dobry, Małgorzata. Ty, ale wiesz co, ja was bardzo przepraszam, ale ja po prostu słuchałam audycji na resecie znowu. Po prostu chciałam sprawdzić, gdzie jesteście. A, gdzie jesteśmy? No. No ja jestem w studiu, a Wojtek ja jest w domu. W studiu domowym. No. W Czesinek studio, ja jestem w studiu Czesinek. Ale bardzo dziękujemy, że nas chciałaś pewnie pozdrowić, tak? A ty gdzie jesteś, nie, Małgorzato? Nie, pan mnie napisze, nie napisze, wiesz, na ogóle spoko ludzi. Po prostu chciałam świat, dobra, okej. To pozdrawiam. Studio jest w Warszawie, studio jest w Warszawie, Andersa 11. A. Nie, ale w ogóle, no, dziękujemy bardzo, Małgosi. Wojtek, wiesz, Małgosia, dzwoni to jakiś czas, tak posprawdzę. Nie, nie to, oj, przestań, ja czasami zadaję pytania, także wiesz, że tak nie jest. Radek, fajna fryzura. Ekstra wyglądasz. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego też. Dziękuję, dziękuję. Warto było odebrać ten telefon. Dobrze. Oczywiście, zawsze tak, tak jest. Tak. Dziękujemy, kochamy was bardzo. Wojtek, taka sytuacja w TVN-ie, ta dygresja była zbędna, ale odszedł jednak stamtąd ważny bardzo człowiek, tak? Edward. Który poszedł do Polsatu. Czyli... Wiesz kto oczywiście, tak? No Edward Miszczak. Tak, Edward Miszczak. Edward Miszczak. I teraz chciałem cię spytać o taką plotkę, która krąży po mieście. I chciałem cię spytać, na ile to może też wpłynąć na przyszłość naszej telewizji, bo w naszym zupełnie wolnym od cenzury programie mogę państwu powiedzieć, że miasto twierdzi, że pomysłem Zbigniewa Solorza na zatrudnienie Edwarda Miszczaka, pomysł jest dużo bardziej skomplikowany niż się wydaje i że Edward Miszczak ma być przechowany przez Zygmunta Solorza w Polsacie, ale z misją na następną kadencję. I chciałem cię spytać, wiadomo, że to takie jest gdybanie... Ale na następną kadencję czego? O co chodzi? Edward Miszczak prezesem TVP po tym, jak PiS upadnie. Co ty w ogóle na ten temat myślisz? Zaskoczyłem. Ja ci powiem tak, że w ogóle całe zamieszanie wokół Edwarda Miszczaka i wokół tego, gdzie on tam przechodzi czy nie przechodzi, to przy całym szacunku dla wiedzy, doświadczenia, w ogóle całej masy dobrych rzeczy, które można powiedzieć o Edwardzie Miszczaku jako współtwórcy sukcesu najpierw RMF-u, potem TVN, Telewizji Wisła i TVN-u, bo pamiętajmy, że Edward Miszczak sformatował tę telewizję pod względem programowym. Całkowicie. Pan Walter był tam, ale pan Miszczak był dyrektorem programowym i tak dalej. Ale całe to mówienie przypomina trochę taki, wiesz, kłótnie na trumnie, no. Niestety na cmentarzu. Niestety przy całej sympatii też mojej takiej, bo miałem jakiś taki rodzaj sympatii do pana Edwarda, którego poznałem, z którym rozmawiałem i tak dalej, to on jest przeszłością, wiesz, to jest przeszłość. I ja bym się spodziewał, on jest otwarty na różne rzeczy i tak dalej, ale on jest jednak przeszłością. I jeżeli teraz miałbym myśleć o tym, żeby przyjąć kogoś na prezesa telewizji publicznej, to myślałbym o kimś, kto myśli szerzej, kto myśli innymi kategoriami, nie telewizji, tylko medium otwartego. Kto w ten sposób bardziej do tego podchodzi. Pan Edward ma nie, na pewno miałby, no wiesz, wpłynąłby na jakość na pewno programów tej stacji, ale z drugiej strony
on przez lata nauczył się pracować w tak zwanej grupie komercyjnej i tak zwanych komercyjnych sytuacjach. Praca dla medium publicznego to jest zupełnie coś innego. To jest, wiesz, nagle musiałby się przestawić z opcji muszę to zrobić, bo jak nie, to nie zarobię na chleb i tak dalej, bo mnie wyrzucą z pracy, jak nie będzie takiego, a innego ratingu. Musi rating, czyli tam wskaźnik oglądalności, to przestawić się na taki nowy, to co ma być telewizja publiczna, kiedyś mamy do tego wrócić, do tego modelu, kiedy po prostu wypełniamy jakąś lukę właśnie, tego robimy to, czego nie robią media publiczne, wypełniamy to, czego nie robią media komercyjne, czyli wszystkie te miejsca, które są zaniedbane, czy z różnych powodów nie są atrakcyjne. Dlatego z tych dwóch powodów myślę, że Edward Miszczak jest złym kandydatem. Poza wszystkim on jest strasznym egocentrykiem, jest typem wodza, jest tak przyzwyczajony do takiej pracy. W telewizji publicznej musi być to transparentne, nie może już sobie tak pozwolić, nie ma miejsca, po Jacku Kurskim nie powinno być miejsca już, powinniśmy wszyscy się wyleczyć z czegoś takiego, że powinien to być wódz, który jest zdolny do wyrzucania kogoś z pracy na przykład, bo się z nim nie zgadza, rozumiesz, to tak nie powinno być, więc nie, ja jestem, no, jeżeli to jest prawda, to jak najgorsza, którą mogę sobie wyobrazić. Nie wyobrażam sobie, żeby pod Edwardem Miszczakiem, przy okazji mówię, że to nie ze względu na jego jakieś skurczybyctwo czy coś takiego, tylko że po prostu no, nie nadaje się moim zdaniem na prezesa telewizji publicznej i w ogóle nie nadaje się do pracy w mediach publicznych. Myślę, że... tylko jeszcze ostatnie pytanie, bo on... Nie, śmiało, spokojnie. No. Nie, bo jeszcze, jak w ogóle rozrywka mieści się w kategorii telewizji publicznej i misji jako takiej, bo ja tego jakoś kompletnie nigdy jakby nie spotkałem się z żadną przekonującą wykładnią tego, no bo ja rozumiem, że mamy, nie wiem, jakieś rzeczywiście uroczystości państwowe, mniej lub bardziej przaśne, no to telewizja, media narodowe, okej. Okay. Natomiast no, Opole, festiwal polskiej piosenki, tradycja, okej, okay. No ale tego typu historie, jak tam murem za mundurem i tak dalej, czy to, bo wiesz, może ja nie oglądałem telewizji, byłem zajęty jakimiś śledztwami korupcji w Platformie Obywatelskiej i nie zauważyłem, no. Teraz to już wiadomo, korupcja jest wszędzie, więc już w ogóle nie mam czasu oglądać. No i chciałem ci spytać, jak to się powinno, znaczy czy rzeczywiście ta kwestia no, takiego wydawania lekką ręką milionów na rozrywkę powinna być po prostu skasowana z telewizji? Na przykład. Nie. Nie powinna być skasowana i to bardzo zdecydowanie nie. Okay. Nie powinna być zdecydowana. No, to jest w ogóle wykluczone, żeby to zmienić, ponieważ mogę ci dać kilka argumentów. Pierwszy jest taki, że wszyscy składamy się na tę daninę publiczną, czyli na media publiczne. Media publiczne mają zagwarantowany również ustawowo zasięg, prawda? Że mogą dotrzeć wszędzie, gdzie nie musi mieć kablówki, nie musi mieć innych rzeczy. I każdy obywatel ma prawo do treści różnych na bardzo dobrym, na wysokim poziomie. Jedyny, od którego możesz czegoś wymagać, jest nadawca publiczny. Wszyscy inni, no chyba, że mówimy o telewizjach przedabonamentowych, czyli jak Kanal Plus czy HBO, no to też możesz tam sygnałem tak jest, że wpłacasz albo nie wpłacasz, prawda? Natomiast tutaj jest coś takiego, że rozrywka jest częścią naszego życia i tylko, że musi być na wysokim poziomie. Zawsze w tym momencie przypominam sobie swoją rozmowę z jednym z wiceprezesów BBC całego, który bardzo mi to ładnie wyjaśnił.
powiedział, bo przypomnę tylko, że w BBC bardzo dużo się dzieje rzeczy, również takich, które u nas są odpowiednikiem disco polo właśnie, prawda? Czyli takie koncerty bardzo, muzyki bardzo popularnej, tak to powiem. Natomiast tam jest też Taniec Gwiazdami i seriale błahe, banalne, komediowe, telenowele. To wszystko jest w BBC. A to jest dlatego, że jak powiedział mi ten prezes, po pierwsze ludzie zasługują na to, żeby dobrze, i jego zadaniem jest podawać coś, żeby ludzie doświadczali, poczekaj, jak to pokazać, jak to powiedzieć, że mają dostać wszystko, mają dostęp do wszystkiego, do każdego gatunku, do każdej rzeczy, tylko różnicą ma być to, że u niego to ma być na najwyższym poziomie zrealizowane, tak? Na najwyższym poziomie ma być wytłumaczone, ma być dodane, ma być wszystko pokazane. Rozrywka jest naszym celem, naszą częścią naszego życia. Bardzo jest niepotrzebne wydawanie pieniędzy na gigantomania, za to powinien też Kurski polecieć finansowo i powinien dostać po uszach za zupełnie niepotrzebne rozbudowanie sieci telewizji, czyli kanałów telewizji publicznej. One są zupełnie niewykorzystane. To jest tylko walka z konkurencją na niwie komercyjnej po prostu, bo to chodziło o zwyczajną rzecz, typu jak my mamy tę częstotliwość, to ktoś inny nie ma, tak? Jak ktoś inny nie ma, to my możemy w pakietach te reklamy sprzedawać wszędzie. One są niewykorzystane. Nie wiem, czy w ogóle pamiętasz, że jest taki kanał jak TVP Rozrywka na przykład, prawda? To w ogóle nie to nikt nie... Pamiętam, bo tam pracował Tomasz Klimek, ha, ha, ha. No tak, ale to tak sobie gdzieś leży, rozumiesz, to sobie gdzieś tak leży ten kanał, tak jak jest taki kanał TVP HD był, taki kanał. No to jest dramat, to jest najlepsza fucha na świecie być dyrektorem TVP HD swego czasu, nawet napisałem o tym felieton swego czasu, bo się dowiedziałem, ile taki dyrektor zarabia i jakie ma możliwości. Ma zerowy budżet, słuchaj, miał zerowy budżet, bo posiłkował się tylko filmami, które miał dostęp i które miały HD jakość, albo były już przygotowane do jakości HD, i on to po prostu układał sobie tak, wiesz, co może, i cała jego robota. Miał samochód, miał pieniądze, wszystko. Nic nie miał do roboty, absolutnie nic. To była moja ulubiona tam kiedyś na właściwie, że moja ulubiona praca. Po prostu można się wtedy poświęcić rodzinie, znajomym, kreatywnemu myśleniu i tak dalej. Ale jeszcze raz powtarzam, jeśli mówimy o procederze Jacka Kurskiego, to on polega na uwłaszczeniu i oprócz tego oczywiście największym jego przestępstwem, takim moim zdaniem to jest przestępstwo, jest ogłupianie ludzi, tak, zaniżanie poziomów, obniżanie poprzeczki, brak funkcji aspiracyjnej telewizji, co powinno być po prostu, funkcja aspiracyjna telewizji powinna być jedną z najważniejszych, które są dla mediów publicznych, tak, żeby podnosić poziom człowieka, albo przynajmniej go zainteresować czymś, a nie tylko konsumować jego zainteresowanie, czy konsumować jego pieniądz po prostu. No zobaczymy, aspiracyjne, ojej, jak to pięknie brzmiało. Wojtku, mam nadzieję, będzie, że będzie, jeżeli jak Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, uważajcie, już planowali, żeby Jan Dworak był prezesem, taki mieli pomysł, co jest oczywiście skandalem samym w sobie. To jest po prostu kolejny dziaders, który, wiecie, ja jestem za stary, żeby zostać teraz prezesem telewizji publicznej, tak sobie myślę, że to powinien być ktoś, kto ma wizję, a ja mam tylko charyzmę. Żartuję oczywiście, ale ja bym chętnie został doradcą. Ja mam pomysł na telewizję publiczną. Ja mam, jak przeczytałem pomysł Platformy Obywatelskiej, to mnie po prostu szlak trafi, bo oni chcą wrócić do... Chcą zrobić to samo, tylko co teraz jest, tylko bardziej to, co im się podoba. Wiesz, teraz następny prezes przyjdzie, powie, że lubi zespół Cream i będą grali cały czas Cream, nie? Przyjdzie następny, powie, że niestety to tak to wygląda, drodzy Państwo, niestety tak to w Polsce wygląda, że tak jest, że prezes telewizji publicznej ma takie prawo i takie wpływ na przykład na ramówkę w BBC,
prezes nie ma wpływu na ramówkę, nie wiem, czy w ogóle wiecie, to jest, on tam może na tych zebraniach tak i tak dalej, może mówić o kierunkach, o różnych takich rzeczach, ale to nie jest człowiek od mówienia, jaki ma być film w telewizji, nie? U nas prezes ustawia ramówkę telewizji, no to jest w ogóle, wiecie, to jest koszmarna rzecz, ale pieniądze, które są przelewane, to jeszcze raz powtarzam ci, Radku, szukaj w niegospodarności przede wszystkim, no i faktury na budowach, nie? A to, co się dzieje na koncertach, tak dobrze wiesz, bo będziesz publikował, tak? Jak rozumiem, niedługo te finansowe rzeczy, więc nie będę psuł wam zabawy z Radkiem, ale to są setki tysięcy, tak? To są setki tysięcy, które są na poszczególnych tak zwanych wykonawców wydane i to ci ludzie budują sobie przyszłość całego swojego życia teraz przez te 3-4 lata, a państwo Klatowie, pan ten drugi, wspomnieliśmy jeszcze przed audycją pana, no mówiłeś to nazwisko, który... Smuga. Smuga, pan Smuga, który przez lata tworzył, który w ogóle, na którym Kurski zrobił, bo jak tam będziecie mówili o tych koncertach i tak dalej, to pamiętajcie, że to twórcą potęgi koncertowej pana i rozrywkowej pana Kurskiego był pan Konrad Smuga. To on stworzył od wewnątrz, ale też z zewnątrz, to jest profesjonalista, trzeba mu przyznać, ja go nie cenię za to, że akurat z Kurskim to robił, ale to jest profesjonalista wysokiej klasy i on stworzył mechanizm takiego właśnie wczesnego reagowania, on stworzył też to specjalne komórki w telewizji publicznej, które są na jedno, wiesz, takie kliknięcie odpalają jak nanoboty, rozumiesz, i budują to wszystko. To pan Konrad Smuga, który jednak się poznał też na Kurskim i dowiedział się, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i że nie wolno gryźć ręki, która cię karmi i tak dalej, a ja go nie żałuję, tak, żeby było jasne, bo to był też proceder paramafijny, tam też pieniędzy przelatywało bokiem cała masa. Będziemy pilnować, łapać, zliczać i rozliczać. Wojtek, dziękuję ci bardzo. Ja chcę tylko państwu powiedzieć, że jesteśmy na żywo, bo tutaj wątpliwości były i ja czytałem czat, tu nawet było i nawet odpowiedziałem na kilka pytań, prawda, bezpośrednio z czatem odniosłem się. Tak. Także jesteśmy na żywo. Ja mogę się uszczypnąć. Ja jestem tylko paprotką. Ja tutaj ładnie wyglądam dzisiaj. Mam do ciebie prośbę, tylko Radku, jakbyś mógł troszeczkę usunąć, na dół tak trochę zejść, bo końcówka grzywy, końcówka fryzury ci, jak tak siedzisz wyprostowany, a ładnie wyglądasz wyprostowany, ale ta końcówka ci wtedy się zaokrąża. Albo kamerę tak trzeba trochę, wiesz, tak dźwignąć. Nie wiem. Damy radę. Coś tam. Bo szkoda, wiesz, każdego włosa, nie? Szkoda każdego włosa. Szkoda. Wspaniały. Nie ma, bardzo przypominam, że Jezus nie zmarł. Wojtko Krzyżaniak, szczera słowiańska szydera codziennie. Od 10 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery i przypominam, tak, że nie dajcie się nabrać temu też tutaj i innym. Jezus nie zmartwychwstał. Dobranoc, dziękujemy. Cześć. Kurde, myślałem, że go wytnę przed tym, ale nie udało się, drodzy państwo. Poproszę wobec tego, żeby mój drogi Maciej, który nas realizuje, obudził się i pokazał nam, jak podsumowali Jacka Kurskiego badani przez IBRIS respondenci sondażu. Bardzo ciekawe badania, zaraz sami zobaczycie. No okazuje się, że nie ma tak wielu chętnych jednak, żeby Jacka Kurskiego dalej karierę animować. I okazuje się, że według IBRIS-u to jest sondaż, który zleciła Rzeczpospolita, żeby było jasne. Zdecydowanie powinien otrzymać stanowisko ministerialne, twierdzi zdecydowanie, że tak. 2,5% ankietowanych, raczej tak 6,6, no by było w ogóle ciężko. No to słabiutko, drodzy państwo. Zdecydowanie nie 59,2 dla Kurskiego, raczej nie 22,4.
To jest bardzo ciekawy wynik, bo pokazuje on, że zaangażowanie wokół oceny TVP i Jacka Kurskiego jest duże. Bardzo istotne jest to, że to, nie wiem, trudno powiedzieć, to tylko 12%. Myślę, że to jest znamienne i myślę sobie, że mam nawet taką nadzieję, że może to oznaczać jednak koniec Jacka Kurskiego jako tego demiurga rozmaitych PR-owskich instrumentów w orkiestrze PiS-u. Myślę, że wszyscy, którzy są przeciwko budowaniu czy sianiu mowy nienawiści, powinni się ze mną zgodzić. Zróbmy krótką przerwę, po której przejdziemy do kolejnego wątku, a będę rozmawiał o ustawie, którą Zbigniew Ziobro chce chronić chrześcijan, a ojciec Rydzyk chronić swojej pozycji politycznej. Już za chwilę wracamy. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro. To działania trwające od lat. Obnażymy twórców i apologetów polexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek od 19 w Resecie Obywatelskim.
Drodzy Państwo, nazywam się Radosław Gruca, a to jest moja autorska audycja Katarzis na kanale Reset Obywatelski. Co tydzień, środa 19:21, spędzamy razem wieczór. A dziś, drodzy Państwo, zaglądamy do toruńskiej enklawy katolicyzmu po to, żeby znaleźć wehikuł, który wymyśliła sobie Solidarna Polska oraz Tadeusz Rydzyk, by spokojnie przetrwać kolejne lata. O co chodzi, drodzy Państwo? Otóż okazuje się, że Solidarna Polska przez ostatnie tygodnie wystawała pod kościołami i zbierała podpisy pod projektem ustawy, który szumnie, jak widzicie, i z pompą wielką złożyła w Sejmie wczoraj. To blisko 400 tysięcy podpisów, to jest 380 tysięcy, tak naprawdę to tak trochę naciągają, to 400, ale okej, niech będzie. Dlaczego to jest tak ważne, opowiem za chwilę, ale na początek zaprosiłem tego, który już wielokrotnie pokazał, że wolność ma się w sercu niezależnie od wyznania i wolny człowiek to taki, który nie siedzi cicho wtedy, kiedy trzeba się odezwać. Więc moim gościem jest Robert Fidura, Wiktor AK, znany również jako Wiktor Porycki. Zapraszam do Was. O, dobry wieczór, Robercie, jeszcze Cię nie słyszę, musisz odkliknąć sobie chyba mikrofon. O, widzę, że już jesteśmy gotowi. Dobry wieczór, Robercie, Wiktorze. Witam serdecznie, dobry wieczór wszystkim, cześć Radku. Słuchaj, no nie wyglądasz na jakiegoś strasznie przerażonego, chociaż wiemy wszyscy, że kogo jak kogo, ale no ciebie trudno przestraszyć, bo już nieraz poznaliśmy się nawet w takiej sytuacji, jeśli Państwo nie wiecie, napisałem do Wiktora, wtedy tylko Wiktora Poryckiego w sprawie jego listu, w którym bardzo ostrymi słowami apelował do sumienia arcybiskupa Leszka Sławoja Głudzia, żeby poszedł do diabła, tak bym powiedział, od ciebie, a ty to napisałeś trochę bardziej parlamentarnie i zwiewnie, bym powiedział, ale bardzo mocno. Robert, no ja chciałem ciebie spytać, bo już wiemy doskonale, że jesteś wrogiem tuszowania pedofilii w kościele, że jesteś nieumarłym, że zaangażowałeś swój czas i zdrowie, żeby pomagać osobom, które zostały dotknięte przez przemoc seksualną. Działałeś w Radzie Fundacji Świętego Józefa do momentu, aż pojawił się znany reportaż TVN24 o księdzu, przepraszam, o Andrzeju Dymerze, który księdza udawał, pedofilu ze Szczecina. I chciałem ciebie spytać, ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich bolączek, które z tobą dzielę często i smutków, no nie odszedłeś od kościoła. Wiesz, że większość pewnie naszych widzów kibicuje nam bardzo. Apostazja jest takich ultrasów apostazji. Kiedyś może o tym dłużej, ale ty określasz się cały czas jako katolik i chciałem cię spytać, jak ty reagujesz na w ogóle taką koncepcję i w ogóle taką myśl, którą nam prawica rządząca stara się zakorzenić, czyli że chrześcijanie są najbardziej prześladowanym wyznaniem na świecie, a katolicy są pod presją zepsutej Europy, tendencji do laicyzacji i tak dalej, i tak dalej. No, chrześcijanie, katolicy na celowniku. Czy jak ty podchodzisz do tego typu tez, które ja słyszę nieustannie od polityków prawicy? Radku, no jeżeli popatrzymy na cały świat, to rzeczywiście, no wiesz, kraje afrykańskie, kraje Dalekiego Wschodu, ostatnio niektóre kraje Ameryki Łacińskiej, no tam rzeczywiście dochodzi do prześladowania chrześcijan, katolików. A byłeś w Afryce ostatnio, Robert? Nie, ale poddaj mi dokładnie. Ja też nie.
Nie, no to są fakty, tak? Tak, ale... takie są fakty i tam można mówić o prześladowaniach, bo tam tych ludzi po prostu zabijają, mordują, porywają, prawda? Tam są prześladowania. W Polsce prześladowania jakiekolwiek? Ja czegoś takiego nie zauważyłem. Oczywiście zdarzają się jakieś incydenty, ja bym je nazwał, prawda? Jakieś protesty w kościołach, pod kościołami, ale to jest nie dlatego, że boli mnie widok kościoła czy parkanu kościelnego, tylko jest to reakcja na pewne zachowania duchowieństwa, no i części wiernych, prawda? Na tuszowanie pedofilii, na słowa skandaliczne Jędraszewskiego, prawda, o tęczowej zarazie. Ludzie mają prawo wypowiadać swoje opinie i protestować przeciwko temu. Faktem jest, że no, ja nie do końca jestem zwolennikiem na przykład zakłócania liturgii mszy świętej. No, nie, no jesteś przeciwnikiem, nie ma tak, to... dla mnie no, tak. Jest to trochę krok za daleko. Natomiast wszelkiego rodzaju protesty pod kościołami, czy wiesz, słynne przecież wieszanie bucików, prawda, tych dziecinnych na parkanach, jest to forma ekspresji, forma protestu, i każdy ma prawo tak protestować, wyrażać swoje zdanie. Ja też jestem zwolennikiem swego rodzaju protestowania tym, co robię, mówię, prawda? Dla mnie jest to forma niezgadzania się na patologię, niesprawiedliwość, przedziwne poglądy, które zupełnie nijak nie mają się z Ewangelią, z nauczaniem Kościoła wręcz, prawda? Co innego mówi katechizm, a co innego Jędraszewski gdzieś tam na tych swoich kazaniach opowiada ludziom, którzy stoją, patrzą i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Zresztą dochodzą do mnie coraz częściej głosy, że mają go serdecznie dosyć. On się odgrodził całkowicie od swoich wiernych i praktycznie nikomu nie udziela audiencji, z nikim się nie spotyka, a księży to najwyżej wzywa tylko po to, żeby ich opatoczyć od góry do dołu. To jest taki model, tak? Tak. Z tego, co do mnie dociera, to jest to człowiek, który w tej chwili bardzo mocno oderwał się jakby od rzeczywistości, od swoich wiernych, od swoich księży. Tak, on jest przeświadczony chyba w tej chwili o takiej misji, która mu się zrodziła w głowie, że jest jedynym sprawiedliwym biskupem w całym episkopacie i tylko dzięki niemu Pan Bóg nie strzelił w Polskę piorunem, prawda, pognębiając te wszystkie patologie, które on dostrzega już w tej chwili chyba wszędzie, nawet w tym swoim Krakowie, tylko w sobie nie widzi różnych dziwnych rzeczy, które robi. No właśnie, o arcybiskupie też bym chciał chwilkę porozmawiać, ale też zachęcam wszystkich, bo drodzy Państwo, nie boimy się nawet opinii, które mogą być sprzeczne z naszymi, z moimi, czy też z Roberta. Także polecam też numer telefonu, jak widzicie, za chwilkę się pojawi na dole ekranu. A ja cię nieść też do tych komentarzy, które pojawiają się na czacie, że często jest jednak tak, że to ludzie niewierzący czują się, no, nie chcę powiedzieć ofiarami Kościoła i szukam tutaj komentarza, który by najlepiej pasował, ale generalnie to powraca, że tak naprawdę Kościół tak bardzo wtrącił się także za pośrednictwem arcybiskupa Jędraszewskiego, przypomnijmy, przecież tęczowa zaraza to jest wynalazek arcybiskupa Jędraszewskiego. Czy ty podzielasz tak obiektywnie te oceny? Nie ma co krytykować i zawsze podkreślam to, bo ty jesteś spójny w tym, co mówisz i nigdy nie ukrywałeś też, że jesteś gejem, a jak wiadomo, geje, lesbijki, osoby transseksualne
są na celowniku arcybiskupa Jędraszewskiego i jego apologetów, tak bym powiedział, których trochę jest, o czym jeszcze za chwilkę powiemy. Czy ty się zgadzasz z tym, że Kościół jest opresyjny w stosunku do tych, którzy wcale nie muszą podzielać wiary, po prostu wiary. Do siebie, że z przymusu w ogóle nie powinna nic być warta, no po prostu. Nie da się kogoś zmusić do tego, żeby wierzył. No. Ja ci odpowiem, Radku, w ten sposób. Jak zadzwoniłeś, rozmawialiśmy i zapraszałeś mnie do dzisiejszej rozmowy, to ja specjalnie zanotowałem sobie, żeby nie pomylić. Jest taka wypowiedź kardynała Raniera Cantalamessy. To jest zakonnik, kapucyn, który został kardynałem, jest kaznodzieją domu papieskiego, tak to się nazywa. I on powiedział kiedyś tak, przeczytam, żeby nie pomylić ani słowa. Pierwsi chrześcijanie zmienili prawa państwowe poprzez swoje obyczaje. Nie możemy więc oczekiwać, że zmienimy obyczaje za pomocą prawa państwowego. I to jest cała odpowiedź, którą, no to nawet nie jest moja odpowiedź, tylko to jest odpowiedź no, kardynała świętego rzymskiego kościoła, prawda? Proste. Tak. No, można zadekretować wszystko. No tylko nie na tym polega ani chrześcijaństwo, ani katolicyzm, ani wiara, ani też państwo, bo to nie jest domena państwa. Państwo ma chronić każdego obywatela. Także ateistę, który chce głosić swoje poglądy. Tak, oczywiście granicą pewną w tym głoszeniu jest no, pewien szacunek do drugiego człowieka. Prawda? Ja jestem katolikiem, ale to nie oznacza, że wolno mi wyzywać, obrażać, na siłę przekonywać do swoich racji kogokolwiek, już nieważne, ateistę, buddystę, muzułmanina, niezależnie, prawda? Możemy dyskutować, możemy się spierać, być może czasem ostro, no bo to w dyskusji to różnie bywa, prawda? No ale granicą jest po prostu szacunek dla drugiego człowieka. Jeżeli tego państwo, nasi rządzący, organy państwa nie rozumieją, no to znaczy, że zaczynamy wchodzić w jakiś system prawa, po raz kolejny zresztą, opresyjnego, totalitarnego. No bo co to znaczy, że będą chronieni chrześcijanie? Okej. To znaczy, że do meczetu mogę wejść w butach, prawda, i nabrudzić tam, albo wrzucić, nie wiem, przepraszam za głupi pomysł, świńską głowę. No oni też wierzą. Nie podlegają ochronie, nie będą chronieni przez państwo. Co to też znaczy, tego też nie rozumiem, bo gdzieś tam, że będą chronione dogmaty, prawda? Jakoś tam było sformułowanie, które kiedyś widziałem w jakichś wypowiedziach, czy słyszałem w wypowiedziach, jak oni się, Zjednoczonej Prawicy, tak? Czy Solidarnej Polski, bo oni zdaje się są to pomysłodawcą tego bałaganu. To znaczy ja sobie zaczynam wyobrażać w ten sposób, że dobra, sprawa trafia do sądu na przykład, no nie? Fidura został pozwany do sądu, bo obraził, bo coś tam z dogmatami. No to co, no to powołają na biegłego teologa? Co to będą za rozprawy? No to jest jakieś kuriozum. Gdzieś to zaczyna iść w stronę trochę, przepraszam, no szaleństwa, pewnego szaleństwa i wariactwa. To mało powiedziane, że szaleństwo i wariactwo. Na pewno... Jeszcze jedno, okej, ale nie chciałbym być w skórze sędziego, który będzie musiał to rozstrzygać. No który z nich jest teologiem i to dobrym teologiem? Żaden chyba. Ja nie znam takiego, który jednocześnie byłby prawnikiem i teologiem. To będzie jakieś kuriozum, no, co jeszcze bardziej ośmieszy Kościół.
No właśnie. Bo oczywiście znajdą się teolodzy, którzy będą przeciwko temu, prawda? No, zrobi się jeden wielki, przepraszam za słowo, cyrk. No gdzie tak, tu no, jest sens? Ja go nie widzę. Niech się wstydzi ten, kto robi, nie ten, kto widzi i opisuje to słowami wcale nie najtwardszymi. Robert, ale chciałem cię jeszcze spytać o jedną rzecz, bo zastanawia mnie to takie samobójcze pędzenie na ścianę tych hierarchów i tych pomysłodawców, którzy to robią. No i tak jak zapowiadałem wszystkim naszym widzom, zapraszając na program w Zajawce, ja mam takie wrażenie, że wiele tych procesów jest organizowanych pod dyktando Tadeusza Rydzyka i Radia Maryja. I nie jest to przypadek, drodzy Państwo. Wszyscy wiemy o tym, że Zbigniew Ziobro jest umiłowanym politykiem Tadeusza Rydzyka, namaszczonym trochę przez niego nawet. I to Rydzyk daje platformę i za pośrednictwem swoich mediów promuje cały czas Solidarną Polskę. To zebranie głosów, drodzy Państwo, zebranie podpisów pod projektem jest manifestacją siły, to znaczy w ten sposób Solidarna Polska daje znać Jarosławowi Kaczyńskiemu, my mamy możliwości zebrania podpisów i startu samodzielnie. To jest tak naprawdę ich polityczny deal. Natomiast, drodzy Państwo, dealem Tadeusza Rydzyka jest to, że on oczywiście będzie cały czas jakoś bilansował swoją miłość między PiS a Solidarną Polskę, natomiast potem, jeżeli by ewentualnie zabrakło Solidarnej Polski w przyszłym Sejmie, no to będzie miał takich bardzo twardych polityków, którzy będą zupełnie uzależnieni od niego, więc to też jest dla niego korzyść ewidentna, nie tylko liczona w kasie, zresztą nie wiem, czy wiesz, Robercie, ale wraca geotermia, ja odkryłem, że już, no właśnie, wraca geotermia, jakieś było korzystne rozstrzygnięcie przeciwko w sprawie, którą wytoczyła Watchdog Polska, no dużo się tutaj dzieje, natomiast ja ze zdumieniem jeszcze i chciałem cię tak przynajmniej na krótko, nie umawialiśmy się, ale na pewno pamiętasz postać, o której teraz powiem, arcybiskup Wesołowski z Dominikany, nuncjusz, 2013 rok, wpada po tym, znaczy wpada, no oczywiście ucieka z Dominikany, po tym jak dominikańskie media ujawniają, że wielokrotnie widywano go w dzielnicy, gdzie młodzi chłopcy się prostytuują. I od tego zaczyna się historia. I nie wiem, czy wiesz, Robercie, co pisze o tym pan, który wydaje takie pismo non possumus u Rydzyka, pan Karczewski na ten temat. Nie wiem, czy widziałeś. Nie widziałeś? No, to ja, no bo to jest istotne, bo to moim zdaniem jest pewne przekroczenie Rubikonu. Znaczy, żeby tylko przypomnieć, Wesołowski to jest człowiek, który już nie jest arcybiskupem, bo on jeszcze nawet chyba przed śmiercią został wydalony z kapłaństwa, ale tego na pewno nie wiem, tak? Jeżeli mogę. Dobrze pamiętasz, to powiedz. Bo to było dokładnie w ten sposób, że rzeczywiście został wydalony, przysługiwał mu rekurs, czyli odwołanie i tak zgodnie jakby z prawem, z literą prawa kanonicznego, no to on umarł jako arcybiskup, bo nie zdążono rozpatrzeć tego rekursu, odwołania, więc natomiast rzeczywiście, no, kanoniści w tej chwili mówią w ten sposób, intencja kongregacji papieża była jasna, został wydalony z kapłaństwa, natomiast procedury jakby no, trochę uniemożliwiły zakończenie sprawy. No, jak ja myślę sobie, jak słyszę, znaczy ja rozumiem, że ty referujesz, a nie podpisujesz się pod tym jako popierający. Nie. Te same ja tylko referuję. Referuję. Tak. Te same procedury, drodzy Państwo, pozwalają między innymi na utajnianie cały czas decyzji Sądu Trybunału Kościelnego w Archidiecezji Gdańskiej w sprawie pedofila Dymera, gdzie Dymer umarł. Wcześniej było rozstrzygnięcie i Kościół nie ma nawet na tyle odwagi, mimo że tam już jest nowy arcybiskup, który mógłby to zrobić, tak, żeby się z tym zmierzyć i powiedzieć, był winny, był niewinny,
i tak dalej, i tak dalej. Czegoś takiego nie mamy, więc tak to jest z tymi procedurami. Ale drodzy Państwo, co tutaj się wydarzyło, jeśli chodzi o Wesołowskiego? To jest taki sygnał, który mam nadzieję uświadomi Państwu, dokąd zmierza Rydzyk. Rydzyk w swoim piśmie, to jest specjalnie pismo, które zostało powołane po to, żeby bronić księży przed zarzutami pedofilii. To nawet się naczelny Sebastian Karczewski nie kryguje. Tutaj to jest taki pan, który między innymi bardzo się zaangażował w obronę arcybiskupa Wielgusa. No to są nudne dla niewierzących historie, więc nie będziemy ich mówić. Natomiast na pewno nie jest nudne to, że właśnie pan Karczewski w swoim piśmie pisze wrześniowym, kto zabił arcybiskupa Wesołowskiego. Taki jest tekst. Czaisz to? Widzę, że nawet na tobie to zrobiło wrażenie. Ja jestem stałym gościem punktów naszych dziennikowych i tak dalej, więc monitoruję to na bieżąco. No i drodzy Państwo, do tej pory mimo wszystko jednak nie było aż takiego ostentacyjnego, krytykowania, nie, nie, występowania w sprawach, które wydawały się być jednak jakoś... Przepraszam, muszę. Nie możesz, bo nam dadzą karę, nie? Bo nam dadzą karę i tylko dlatego. Ale za chwilę obiecuję, że cię zdejmę. No ale chciałem, żebyś się odniósł do tego, nawet może w ostatnich słowach. Nie, bo to jest mózg, bo mamy, znaczy, bo, co chcę Państwu powiedzieć? Chcę Państwu powiedzieć, że Rubikon został przekroczony i Tadeusz Rydzyk teraz każdego największego zwyrodnialca przyjmie pod swoje poły sutanny i nie wiem, w swoje ramiona, żeby go bronić, dzięki czemu będzie miał potem mniej czy bardziej silnego, ale na pewno totalnie oddanego hierarchę, który będzie wisiał tylko na tego typu historyjkach. I dlatego, no skoro chciałeś aż zapalić, no to dam ci zapalić, ale najpierw musisz powiedzieć, mój drogi, co myślisz na ten temat i ty się ze mną zgadzasz, bo jest to, no to jest historia, której nikt dotąd nie śmiał kwestionować. Można było o różnych rzeczach mówić. Zresztą tam jako taki koloryt Państwu też zaserwuję fragmencik z tego artykułu, który jest napisany. Ja tam zresztą byłem u Wesołowskiego, bo był taki moment, że Wesołowski był tam w areszcie domowym, czymś takim. W zasadzie nie wiem, co chce powiedzieć nam pan Karczewski, wrócę do tego, żeby państwo mieli wierny cytat, ale mówi, w zasadzie to mu się tam nawet nic nie działo. Ja nie wiem, co chce przez to powiedzieć pan Karczewski, że widzicie, rozumicie, tak naprawdę to te procedury, to tak, nie wiem, co on chce przez to powiedzieć, ale nie uda mi się powiedzieć, ale chciałbym wiedzieć, co myślisz na ten temat ty, Robert. Radek, ja mogę powiedzieć tak naprawdę tylko jedno. Idiotów nie komentuję. Dobrze. Ja miałem kiedyś raz przeczytałem jeden jego artykuł i po prostu złapałem się za głowę. Problem dla niego polegał na tym, że ta sprawa, którą on tam opisywał, ja miałem jej akta kanoniczne w ręku. Ja je znam. Widziałem, czytałem rozstrzygnięcie kardynała Müllera, wyroki sądów kościelnych. Natomiast pan Karczewski po prostu, on nawet nie umie czytać tych dokumentów. Myli podstawowe pojęcia. Nie odróżnia asesora od sędziego. Więc no, wybacz, ale no, idiotów się po prostu nie komentuje. No. Wesołowskiego ktoś zabił, tak. Jeszcze niech do tego dołoży, że za pomocą trucizny Bordziów, czyli Cantarelli. Uwierzę na pewno. Przepraszam, to nawet nie jest śmieszne, wiesz, to jest, ja nie wiem, tragikomedia, głupota, no nie umiem tego określić. Jak to z tym zabiciem i odejściem było, natomiast będziemy jeszcze do tego wracać, bo jestem pewien, że to jest nowy leitmotiv, który tutaj się politycznie też... Tak, wiesz, ja powiem jeszcze jedno, przepraszam, że ci wejdę w słowo, wiesz, to już od dłuższego czasu, kiedy się obserwuje te różne uroczystości organizowane przez Radio Maryja, tam telewizję Trwam, ojca dyrektora, prawda, widać ten wianuszek różnych biskupów, no to od bardzo, bardzo długiego czasu już się mówi o tym, że to tam się udają do niego po ochronę ci, którzy mają coś za uszami, jak to się delikatnie nazywa. I zresztą jak
popatrzysz na te historycznie, prawda, to co i rusz, któryś z nich się podpada pod kary watykańskie, jakieś postępowania prokuratorskie wobec niektórych są prowadzone. Już widać, że to jest takie towarzystwo trochę, no po prostu szemrane, no najdelikatniej ujmę, chociaż jak wiesz, no mój język jest raczej koszarowy, a nie dyplomatyczny. I dlatego między innymi człowieka szczerego serca tak lubię słuchać ciebie. Ja i wszyscy nasi, którzy teraz macie okazję też na czacie pozdrowić Roberta. Robercie, ściskam Dziękuję. Cię bardzo mocno, możesz zapalić, ja też zaraz pewnie pójdę w kulisy. Robert Fidura, Wiktor Porycki, przyjaciel Resetu i wspaniały człowiek. Szczęść Boże, Robert. Cześć, szczęść Boże. Cześć. Drodzy Państwo, tyle ode mnie na ten moment. Ja, zróbmy jeszcze króciutką piosenkę, bo chciałem jeszcze Wam pokazać taką dość zabawną, jak dla mnie, z mojej pozycji trudnego... Ojej, pokażę Wam po piosence po prostu. Sobie małym owieczkiem, nie powiem przecież, że jestem baranem. Moje stado wyrywa gdzieś do przodu, ja już dziękuję, ja tu zostaję i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Miło jest widzieć, że też jesteś mała, mała i ładna, ach, jakie to przyjemne. W dotyku też jesteś całkiem miła, za sobą drzwi zamykamy na klucz. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Rozglądam się wokół i taki jest tego skutek, że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi, wlazłem niestety w coś nieprzyjemnego. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Jeszcze raz, i jeszcze raz. Ekspres z pontonem. Następna stacja: seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton.
Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Drodzy Państwo, na koniec będzie o czarnej postaci, czyli o arcybiskupie Marku Jędraszewskim. I otóż chciałem Państwu przeczytać, jestem pewien, że nikt z Was, no mogę się pomylić, o jedną, dwie osoby nie czyta tego typu prasy, a szkoda, Tygodnik Powszechny to jest akurat może wielu zatwardziałych antyklerykałów zaskoczyć. Dlatego pozwolę sobie Państwu przeczytać fragment, który poświęciła gazeta arcybiskupowi Jędraszewskiemu. I poproszę tutaj też takie, o mamy, tak wygląda ten tekst w gazecie. Kościół jest zamknięty. Świetne zdjęcie moim zdaniem. Także to już samo w sobie powinno być zachęcające. Na okładce widzicie, kim jest arcybiskup, kościół jest zamknięty. Arcybiskup, jak wiecie, był tym, który wypuścił dżina złego, który nazywał się tęczowa zaraza. Wypuścił go 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i wielu zaczęło się zastanawiać, skąd u niego takie zacietrzewienie. I wtedy ja, skromny czytelnik, adept dziennikarstwa, przypomniałem sobie taką książkę, o której na pewno słyszeliście, czyli książkę pod tytułem Sodoma. I jak wiecie, tam zwracał uwagę pan autor na to, że bardzo wielu takich szalenie zacietrzewionych homofobów kościelnych, homofobów w warstwie retorycznej, okazywało się, o czym pisał, ujawniając skalę tego zjawiska, autor Sodomy w swojej książce, okazywało się być czynnymi gejami, takimi bardzo czynnymi gejami. I to tak sobie przypomniałem, a potem przeczytałem jeszcze raz ten tekst i w tym tekście jest fragment dotyczący plotki, która gdzieś jeszcze moim zdaniem została razem z wątłym archiwum pewnej pomarańczowej stacji. Bardzo żałuję, bo tam kiedyś mnie poniosło i powiedziałem parę słów, być może nawet za dużo, a teraz nie powiem za dużo, teraz po prostu powiem, co napisał Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny napisał tekst, to jest tekst bardzo spokojny w swojej wymowie. On jest czterokolumnowy, dokładnie, raz, dwa, cztero, ale pięciokolumnowy. 5 stron zajmuje i tam na końcu jest taka notatka, już jest, widzicie, tu się kończy tekst, a jeszcze dalej jest taka notatka, rozmowy na potrzeby tekstu odmówili nam arcybiskup Marek Jędraszewski, ksiądz Karol Litawa. Jeszcze jest tam arcybiskup Gądecki, ktoś jeszcze, i ksiądz Ireneusz Bochyński. Ha, właśnie. Ksiądz Ireneusz Bochyński, który jest antybohaterem mojej własnej osobistej książki Hipokryzja. Teraz dopiero to zobaczyłem, ale okej. Okay. Mniejsza z tym, przeczytam Państwu na koniec dnia fragment o księdzu Karolu, o którego bytności najpierw w Łodzi, a potem w Krakowie wiele się wśród księży mówiło, wiele, wiele. I co tutaj, drodzy Państwo, napisali koledzy? Inni opowiadają o nieformalnych hierarchiach. Znacie księdza Karola? To cytat. Słyszeliście o pani K? Takie pytania padną wielokrotnie. Ksiądz Karol Litawa i pani K, zwana przez niektórych carycą, to kurialne szare eminencje. Z opowieści o nich wyłania się obraz funkcjonowania archidiecezji i krakowskiej i wcześniej łódzkiej pod rządami arcybiskupa Jędraszewskiego. Kurialny korpus urzędniczy ulega zmianom, nikt nie może spać spokojnie, oni jednak trwają przy arcybiskupie. Ksiądz Litawa to dziś P.O. sekretarza arcybiskupa, wyświęcony w 2005 roku, później studiował w Rzymie, by po powrocie wylądować na dworze nowego metropolity.
niesamowicie oddany i lojalny arcybiskupowi, słyszymy. Dalej jest jeszcze o pani K, germanistce z UAM. Próżno szukać oficjalnych kościelnych wzmianek. Poznali się jeszcze w Poznaniu, dzieląc między innymi zainteresowanie filozofią Lewinasa. I w Łodzi, i w Krakowie kobieta będzie zaufaną osobą od wszystkiego, spraw porządkowych, organizacyjnych, naukowych itd. W łódzkich latach trzęsła tamtejszą kurią w budynku, w której mieszkała, a to podziękowała za współpracę będącym długo przy archidiecezji siostrom zakonnym, a to forsowała własne pomysły organizacyjne. Gdy papież mianuje nowego biskupa pomocniczego Marka Marczaka, dostaje on wolną rękę w sprawie rozbudowy mieszkania tuż obok domu biskupiego. Remontowi, na który pani K ma swój pomysł, sprzeciwia się kurialny ekonom, przypłaca to stanowiskiem. To jest pani K. Ale za to ciekawszy jest ksiądz Litawa, Karol Litawa. W Krakowie przez pierwsze tygodnie wiele osób nie wiedziało, jaka rola jest księdza Litawy i dlaczego nagle w krakowskiej kurii pojawił się łódzki duchowny. Nasz wicebiskup, tak o nim mówiono, opowiada jeden z naszych rozmówców. Kapelan przywieziony w teczce, sekretarz widmo, ksiądz, który formalnie jest inkardynowany do diecezji łódzkiej, ale faktycznie przyjeżdża tu z arcybiskupem Jędraszewskim. Takiej historii jeszcze nie było, słyszymy od dobrze zorientowanego księdza. Jeden z byłych pracowników kurii mówi nam, że zarówno pani K., jak i ksiądz Litawa, przynajmniej do niedawna, mieszkali lub pomieszkiwali w krakowskiej kurii. Z relacji byłych pracowników wynika, że często jadali wspólne posiłki, spędzali razem dużo czasu. Ekspracownik mówi tak. Wszyscy wiedzieliśmy, że ksiądz Litawa bywa często w mieszkaniu arcybiskupa, do którego prawie nikt, poza panią odpowiedzialną za sprzątanie i panią K., nie ma dostępu. Jak myślicie, jak to jest, że ksiądz Karol nie chce porozmawiać o tym, jak mu się pomieszkuje z księdzem arcybiskupem Jędraszewskim. Myślę, że ta zagadka będzie jeszcze kiedyś musiała być rozwiązana, a ja serdecznie chciałem stąd pozdrowić pana księdza Karola Litawę oraz pana arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Jakby to powiedzieć, przekonaniem, że nie wszystko wam się, drodzy księża i drodzy biskupi, upiecze. Tak bym chciał powiedzieć. Pamiętam, że obaj panowie, pan arcybiskup Marek Jędraszewski i Karol Litawa, mieli okazję wspólnie pojechać do Panamy. Nie wiem, czy pamiętacie, Panama, Światowe Dni Młodzieży. Niezłe tam filmy były kręcone wtedy. Do zobaczenia za tydzień. Reset obywatelski.